Witam Was bardzo serdecznie. Ja się nazywam Michał Korch i jestem wykładowcą na tym wydziale, co oznacza, że moja praca polega po pierwsze na uczeniu studentów tego wydziału jakichś różnych rzeczy, a po drugie na pracy naukowej. I tak się składa, że ja w swojej pracy, czyli między innymi za to mi płacą, zajmuję się nieskończonością. Tak? Pewnie nie ma wielu takich ludzi na świecie, którym płacą za zajmowanie się nieskończonością. Ja jestem jednym z tych szczęśliwców. I trochę o tym chciałbym Wam opowiedzieć. Część rzeczy, o których Wam opowiem, może nie są na może froncie naukowym, ale nie tak daleko za tym frontem, okej? Czyli najnowsze odkrycia, o których Wam będę opowiadać, to są lata 60. XX wieku, czyli wcale nie tak bardzo dawno, przynajmniej w skali historii matematyki, prawda? Jak widzicie, zamierzam Wam opowiadać o nieskończonościach i w związku z tym pierwszą rzeczą, którą chyba chciałem powiedzieć, to jest sformułować pytanie. To znaczy, co to jest Waszym zdaniem nieskończoność? Czy ktoś ma jakąś ideę albo jakieś skojarzenie, które może rzucić tak publicznie? Odwagi. Ktokolwiek? Kosmos. Kosmos, okej. Okay. Pojęcie, które zakłada, może nie być precyzyjnie, nie oczekuję żadnej precyzji od Waszych wypowiedzi. Bardzo dużo. Bardzo dużo, ok. Jakoś, który cechuje brak skończoności. Brak skończoności, to jest bardzo, bardzo słuszne spostrzeżenie, ok? Coś niewyobrażalnego. Coś niewyobrażalnego. Coś, co zawsze może się powiększyć albo bardzo się pomniejszyć. Okej, okay. Dobra. Ja chciałem powiedzieć, bo zmianowe nieskończoność to jest określenie, że liczby się nie kończą. Liczby się nie kończą, więc to jest dobra. Ostatni głos w takim razie. Pierwszy lub ostatnie, no dobra, okej. Okay. Dobra, to spróbujmy coś zrobić z tymi skojarzeniami. Jedno ze skojarzeń, które padło, które na początek chciałem wykorzystać, to, że nieskończoność to jest coś bardzo dużo. Wydaje mi się, że to też jest bardzo dużo, prawda? To jest milion, prawda? Jak doliczycie się tych zer, to mam nadzieję, że wszyscy wiedzą, że to jest milion. Mogę nawet jeszcze trochę zwiększyć, to jest... Miliard, ok. Dobra, to? Bilion, tak? Ta liczba nazywa się bilion. Dobra, a ta liczba? No więc tutaj trochę, właśnie, dokładnie. Tutaj trochę podchwytliwe pytanie, ponieważ dorzuciłem tylko dwa zera, a nie trzy tym razem, tak? Czyli to jest 100 bilionów. Ok. Zatrzymałem się na tej liczbie nieprzypadkowo, bo co jakiś czas mówi się, że tego typu duże liczby nie przydają się w codziennym życiu i częściowo się z tym sformułowaniem zgadzam, bo jak rozmawiam o bilionach, to ewentualnie jakimś wydatkach w skali świata na coś, tak? Więc rzadko kiedy używamy słowa bilion. Niemniej jednak to jest liczba dosyć szczególna, ponieważ ze względu na to, tak? To jest banknot, który opiewa właśnie na 100 bilionów dolarów Zimbabwe, ok? Tu jest, żeby było wszystko jasne, tu jest napisane 100 trillion z tego powodu, że po angielsku nie ma takiej liczby jak miliard, tak? Polski miliard to angielski bilion, polski bilion to angielski trillion, ok? Więc to jest, tłumacząc to, co tu jest napisane, ten banknot na polski, to jest banknot 100 bilionów dolarów Zimbabwe. Oczywiście związany z tym, że w latach 2000 w Zimbabwe była przez kilka miesięcy gigantyczna, znaczy przez kilka lat, ale z wyjątkowym pikiem przez kilka miesięcy gigantyczna inflacja, więc żeby w ogóle jakkolwiek można było czymkolwiek płacić, trzeba było dodrukowywać banknoty o coraz większych nominałach i to jest największy, który został, banknot o największym nominale, który został wydrukowany.
Wszyscy pewnie w miarę się zgadzają z tym, że to jest bardzo dużo, nie? W sensie, no ale mogę zrobić więcej. Okay? Ta liczba, która teraz się pojawiła na ekranie, to jest jedynka, a potem 100 zer. Czy ktoś wie, jak się ta liczba nazywa? Niektórzy wiedzą, tak. Ta liczba, poza tym, że jest bardzo dużo, to się nazywa Google i jeżeli ktoś nie wie, że ta liczba tak się nazywa, to być może jest zdziwiony, ponieważ to słowo kojarzy mu się z czymś innym. To nie jest przypadek, to znaczy twórcy pewnej znanej firmy takie mieli skojarzenie, w sensie i nawet nazwaliby to dokładnie w ten sposób, gdyby nie to, że zrobili literówkę, w sensie nie pamiętali dokładnie, jak się pisze nazwę tej liczby, napisali to trochę inaczej, stąd różnica w nazwie pomiędzy tą liczbą a nazwą znanej firmy, ale generalnie nazwa tej liczby była pierwsza niż ta znana firma, żeby było wszystko jasne, tak? No dobra, no więc pytanie, jak duża jest to liczba? I teraz chciałbym przeprowadzić taki test, czy może konkurs, w sensie zapytam was, czy uważacie, że coś jest większe, czy ta liczba jest większa, tak? To konkretnie poproszę wszystkich z was, którzy uważają, że mają więcej komórek w swoim ciele niż ta liczba, o podniesienie ręki. Czy jest ktoś taki, kto uważa, że ma więcej komórek w ciele niż ta liczba? Dobra, pojedyncze osoby tak uważają. No więc od razu powiem, że ta liczba jest większa. No ale trochę zmienię pytanie. Czy ktoś uważa, że ma więcej atomów w ciele niż ta liczba? Okej, okay, dobra. Trochę się powiększyła liczba osób, która tak uważa. Słusznie, że się powiększyła, aczkolwiek nadal to nieprawda. Dobra, to kto uważa, w takim razie zwiększmy trochę zakres, że atomów na Ziemi jest więcej niż ta liczba. Powinno być coraz więcej osób, prawda? Zgodnie z zasadami logiki. Ja widzę, że tak nastąpiło pewne zawahanie. Okej, no więc to nadal nieprawda. No dobra, ale zwiększając skalę, kto z was uważa, że jest więcej atomów w Układzie Słonecznym niż ta liczba? Wszyscy, którzy do tej pory podnosili rękę, prawdopodobnie też powinni podnieść rękę nadal, jeżeli posługują się logiką, prawda? No dobra, no to nie jest prawda. Rozumiem, że niektórzy opuścili rękę po to, żeby więcej nie przegrywać. Dobra, to co z galaktyką? Kto z was uważa, że jest więcej atomów w naszej galaktyce niż ta liczba? Okej, okay, trochę znowu liczba osób, która tak uważa, się podniosła względem poprzedniej. Tak nie jest. Ostatnie pytanie w takim razie. Kto uważa, że liczba atomów w całym obserwowalnym wszechświecie jest większa niż ta liczba? W sensie atomów? Atomów. Atomów w całym obserwowalnym wszechświecie, takim, jaki jesteśmy w stanie obserwować nad naszymi głowami przez najlepsze teleskopy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Kto uważa, że tych atomów jest więcej? Dobra, widzę dużą niepewność, bo to już są dosyć niewyobrażalne rzeczy prawdopodobnie. I tak nie jest. Liczba atomów we wszechświecie tym obserwowalnym jest szacowana, oczywiście te szacunki są z dokładnością do bardzo, bardzo małą dokładnością przewidziane, ale około 1 i 70 zer. Tak? A to jest 1 i 100 zer, czyli 1 i 30 zer razy więcej. Okay? Bardzo dużo więcej. Okay? No dobra, ale na drodze, że tak powiem, do nieskończoności, to jest oczywiście dopiero początek, bo na przykład mógłbym sobie wyobrazić liczbę, która ma 1, a potem Google zer. Okay? Więc nieprzypadkowo nie umieściłem jej na slajdzie, dlatego, że gdybym chciał ją napisać i nawet napisałbym jedną cyfrę tej liczby na każdym atomie we wszechświecie, to zabrakłoby mi atomów we wszechświecie. Tak? Okay? Skoro Google jest liczbą większą od liczby atomów we wszechświecie, to ta liczba ma więcej cyfr niż liczba atomów we wszechświecie. Okay? Więc widać, że w ogóle sam fakt, że o takich liczbach mogę z wami rozmawiać, jest już jakimś dowodem na całkiem niezłą siłę ludzkiego umysłu. Tak? No dobra.
No ale oczywiście do nieskończoności nam jeszcze bardzo daleko, więc jak tą nieskończoność spróbujemy uchwycić, a spróbujemy ją uchwycić naszym rozumem za chwilę. No więc po pierwsze ktoś powiedział, że liczb jest nieskończenie wiele. No i to jest jedna myśl, tak? Że jak wezmę liczby naturalne dla ustalenia uwagi, to są liczby 0, 1, 2, 3, 4 i tak dalej. To są liczby naturalne. Jak bym chciał zastanowić się, ile tych liczb naturalnych jest, no to powiem, że nieskończenie wiele, prawda? Druga myśl, która za tym stoi, to jest punktów na odcinku, okay? Czyli jakbym chciał zapytać, ile jest punktów na odcinku, tak? No to znów mógłbym powiedzieć, że nieskończenie wiele. Więc to są jakieś pomysły na nieskończoność. I teraz spróbujmy zastosować do tego jakieś racjonalne rozumowanie i w tym celu chciałbym was zabrać do hotelu. W standardowym hotelu jest tak, że jest ileś tam pokoi, tak? Powiedzmy, że w naszym hotelu są 4 pokoje, numerowane od 0 do 3. Dla uproszczenia załóżmy, że każdy jest jednoosobowy i załóżmy, że wszystkie pokoje w tym hotelu są zajęte. Okay? No więc teraz jak przychodzi nowy gość na recepcję i pyta, czy jest dla niego miejsce, no to nie ma innej opcji, jak mu odpowiedzieć, że niestety nie. Jeśli wszystkie pokoje są zajęte, nie można zakwaterować nowego gościa. No okej. No ale ten hotel, do którego tak naprawdę chciałem was zabrać, to jest hotel Hilberta. To jest taki eksperyment intelektualny właśnie wymyślony przez pana Hilberta, którego za chwilę wam przedstawię. I on różni się tym od standardowego hotelu, że jest w nim nieskończenie wiele pokojów. Co to znaczy? To znaczy, że jest pokój, którego numerem jest dowolna liczba naturalna. Tak? Jest pokój zerowy, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i tak dalej. Dla każdej liczby naturalnej jest tam pokój. No i znów załóżmy, że wszystkie pokoje są jednoosobowe i że wszystkie nieskończenie wiele pokoi jest zajętych. Okay? No i teraz przychodzi nowy gość, okay? I pyta, czy jest dla niego miejsce. No więc oczywiście gdyby recepcjonista nie był matematykiem, no to mógłby odpowiedzieć, że nie ma, bo wszystkie pokoje są zajęte. Ale gdyby, jeżeli ten recepcjonista choć trochę wie o matematyce albo trochę się zastanowi, to zrozumie, że ma inną opcję. Ktoś wie jaką? Okej. No dodać jeden pokój nie można, no bo pokojów jest tyle, ile jest. Przekwaterować. Okej. Pomysł jest przekwaterować. Załóżmy, że jest jakiś radiowęzeł. Przez ten radiowęzeł recepcjonista nadaje wiadomość. Przepraszam państwa bardzo. Każdy z państwa musi się teraz przekwaterować z przyczyn jakichkolwiek technicznych, cokolwiek, do pokoju o numerze o jeden większym. Okay? No to wszyscy dzielnie słuchają recepcjonisty i każdy się przekwaterowuje do pokoju o numerze o jeden większym. Zauważcie, że wszyscy mogą to zrobić, bo każdy gość jest w pokoju o jakimś numerze i istnieje pokój o numerze o jeden większym. Tak? No więc w wyniku tej operacji gość zerowy przyszedł do pokoju pierwszego, pierwszy do drugiego i tak dalej, pokój zerowy został pusty, bo nikt nie przyszedł do pokoju zerowego. Okay? No to cudownie, bo możemy tego dodatkowego gościa tu zakwaterować. Okay? No więc mimo tego, że wszystkie pokoje były zajęte, udało nam się zakwaterować dodatkowego gościa. Wiązało się to z pewną niedogodnością dla pozostałych gości, ale mimo wszystko. Tak? No dobra. No więc obiecałem, że przedstawię pana Dawida Hilberta. Wyglądał tak i żył na przełomie XIX i XX wieku. Był dosyć znanym matematykiem i wiele rzeczy w matematyce nosi jego nazwisko, ale chyba najbardziej słynną rzeczą to są jego problemy. Mianowicie na Kongresie Matematyków w 1900 roku, czyli na przełomie wieków, Hilbert przedstawił referat, w ramach którego sformułował pewną liczbę problemów. Ostatecznie wyszło ich 23, aczkolwiek ta liczba, w sensie w ustnej wersji referatu było ich tylko 10, ale w spisanej wersji referatu jest ich 23, który uznał za najważniejsze nierozwiązane dotąd problemy matematyki, które przydałoby się rozwiązać przez następne stulecie. Okay? Więc wrócimy jeszcze na koniec do tej listy, jak zobaczycie. A chwilowo zastanówmy się nad tym, co to znaczy, że dwa zbiory mają tyle samo elementów. Okay? No więc pytanie jest, jak stwierdzić, że te zbiory mają tyle samo elementów? Kto umie? Policzyć. Dobra, pierwsza myśl, policzyć. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery jest. Ale usłyszałem, że jest inna metoda. I taka jakbym na przykład nie umiał liczyć do czterech, bo niekoniecznie muszę potrafić, to i tak umiem sprawdzić, że jest ich tyle samo. Mianowicie wystarczy, że je ze sobą, że je połączę w pary. Tak? Jeżeli uda mi się połączyć w parę elementy jednego zbioru z elementami drugiego zbioru, to znaczy, że jest ich tyle samo.
Okay? Ta metoda ma pewną dosyć potężną zaletę, mianowicie mogę ją zaaplikować także do zbiorów, w których jest nieskończenie wiele elementów. Okay? Nie ma żadnych przeciwwskazań. Mimo że do nieskończoności nie umiem doliczyć, no to może będę w stanie połączyć elementy w pary także nieskończonych zbiorów. Okay? Dlatego to jest definicja, którą matematycy stosują, że matematycy mówią, że dwa zbiory są równoliczne, czyli mają tyle samo elementów. Jeżeli elementy jednego z nich mogą stać w parę z elementami drugiego z nich, także każdy element stoi w parze z dokładnie jednym elementem i wszystkie elementy stoją w jakiejś parze. Okay? No więc słuchajcie, okazuje się, że dokładnie to robiliśmy w przypadku gości w hotelu Hilberta i pokoju w hotelu Hilberta. Ustawialiśmy w pary gościa z jego pokojem, tak? Można powiedzieć. I teraz spróbujemy się przyjrzeć temu, co dokładnie zrobiliśmy. Tak naprawdę udowodniliśmy, że te dwa zbiory, czyli zbiór liczb naturalnych i zbiór liczb naturalnych z jednym dodatkowym elementem, który nazwę sobie minus jeden, są równoliczne. Tak? Na wszelki wypadek przypomnienie, tak? Czyli to były te numery pokojów, tak? Numery pokojów 0, 1, 2, 3, 4 i tak dalej. A to są, powiedzmy, nasi goście. One też są liczbami naturalnymi, bo powiedzmy, że ten gość 0 to jest ten, co na początku był w pokoju 0, gość 1 ten, co na początku był w pokoju 0, 1 i tak dalej, ale przyszedł dodatkowy gość, który najpierw nie był w żadnym pokoju. Tak? No i jak ich w końcu zakwaterowaliśmy? No tego dodatkowego gościa zakwaterowaliśmy do pokoju zerowego, a tego gościa, który był do tej pory w pokoju 0, do pokoju pierwszego i tak dalej. Tak? Czyli w praktyce ustawiliśmy w pary elementy tego zbioru po lewej z elementami tego zbioru po prawej. Okay? Widać, że każdy element tego zbioru po lewej, czyli każda liczba naturalna, jest w jakiejś parze z jakimś elementem tego zbioru po prawej i każda liczba z tego zbioru po prawej jest w jakiejś parze z tym zbiorem, z elementem tego zbioru po lewej. Okay? Czyli te dwa zbiory są równoliczne. Jakkolwiek być może, nie wiem, dla niektórych może to się wydać nie do końca intuicyjne, bo ten zbiór ma o jeden element więcej, ale pamiętajcie, że nieskończoność nie zawsze musi być intuicyjna. Tak? Okazuje się, że te dwa zbiory mają tyle samo elementów. Tak? Co jest zgodne z tą naszą obserwacją, że mimo tego, że w hotelu Hilberta wszystkie pokoje były zajęte, i tak udało nam się dokwaterować nowego gościa. Okay? No dobra. No więc okazuje się, że da się jeszcze lepiej to zrobić. To znaczy, okazuje się, że da się zakwaterować nieskończenie wiele dodatkowych gości w pewnym sensie. To znaczy, da się udowodnić, że zbiór liczb naturalnych jest równoliczny ze zbiorem liczb całkowitych. Liczby całkowite, które przynajmniej na tym wydziale oznacza się literką Z, chociaż w szkole oznacza się chyba literką C, to są liczby 0, 1, minus 1, 2, minus 2 i tak dalej. Tak? Wszyscy mam nadzieję widzą. To są liczby całkowite, no więc jakie zakwaterować w hotelu Hilberta, albo inaczej mówiąc, jak je przyporządkować? Ano na zmianę, tak? Do pokojów o numerach parzystych kwaterujemy 0 i liczby ujemne. Do pokojów o numerach nieparzystych kwaterujemy liczby całkowite dodatnie. Tak? No i teraz sprawdźmy, czy to przyporządkowanie działa. No, w miarę widać, że działa. To znaczy, każda liczba naturalna jest w parze z jakąś liczbą całkowitą. I na odwrót, każda liczba całkowita jest w parze z jakąś liczbą naturalną. Okay? Czyli udało mi się ustalić w pary elementy jednego z tych zbiorów z elementami drugiego tych zbiorów, jakkolwiek komukolwiek wydawałoby się nieintuicyjne, bo jednych jest dwa razy więcej niż drugich. Tak? Udaje się ich ustawić w pary. Okay? Dobra, to jest ten moment, w którym chciałbym zadać takie pytanie wam, które jeszcze będzie mi się zdarzać tutaj zadawać, czyli kto zrozumiał, co się tutaj stało? Ręka do góry. Ja na przykład zrozumiałem. Okej, okay, zdecydowana większość z was. No dobra, no to spróbujmy pójść dalej w takim razie. Więc jeżeli ktoś pamięta, jakie tam jeszcze były zbiory tych liczbowe, tak, to kolejnym, jeżeli chodzi o skomplikowanie, to był zbiór liczb wymiernych. Tak? Co to były liczby wymierne? Liczby wymierne to były takie liczby, które są w postaci p przez q, gdzie p i q to są liczby całkowite, no ale q musi być jeszcze różne od zera. Okay? Więc okazuje się, że znów można udowodnić, że tych liczb wymiernych jest tyle samo, co liczb naturalnych, co już może przyprawiać niektórych o ból głowy z tego powodu, że to już się wydaje zupełnie nieintuicyjne, bo tych liczb wymiernych jest gęsto na tej prostej liczbowej, a liczby naturalne to sobie tam występują co jakiś czas, nie? Ale tak jest. Dlaczego tak jest? No bo zauważcie, wezmę tylko dodatnie liczby wymierne, aczkolwiek no już wiemy, że dwa razy tyle
jakich jest nieskończenie wiele, to dwa razy tyle, to nie ma żadnego problemu. Więc zauważcie, że mogę je ustawić w taką tabelkę. Tak? Ta tabelka wygląda tak, że w kolejnych wierszach jest ten sam licznik, a w kolejnych kolumnach ten sam mianownik. W tej tabelce niektóre liczby mi się powtarzają oczywiście, no bo 1 przez 1 to jest to samo co 2 przez 2 na przykład, tak? No ale się tym na razie nie przejmuję. Okay? Ale w każdym razie w tej tabelce są wszystkie liczby wymierne dodatnie, prawda? Ta tabelka jest nieskończona w obie strony. Okay? No więc teraz chciałbym przyporządkować te liczby w pary z liczbami naturalnymi. Co to znaczy? To znaczy, inaczej mogę myśleć o tym, że chciałbym te liczby wymierne zakwaterować w hotelu Hilberta, tylko muszę wymyślić sposób, w jaki to zrobić, żeby je wszystkie zakwaterować do pokojów. Tak? No więc jest jeden sprytny sposób. Czy ktoś taki sposób widzi? Znaczy jest nawet więcej. Dobra, to za chwilę. Ktoś jeszcze? Słucham? Jeszcze raz? Ponumerować je. Tylko jak to zrobić, żeby ponumerować wszystkie? Tak? Widać, że nie mogę numerować rzędami, no bo ponumeruję pierwszy rząd i nigdy nie zacznę drugiego. Tak? Więc muszę numerować jakoś sprytniej. Na skos? Na skos, właśnie, dokładnie. Tak? Czyli na przykład takim wężykiem mogę iść, takim jak te strzałki wyglądają, tylko po drodze muszę wykreślać te liczby, które spotkałem już drugi raz. Okay? No i powstanie mi z tego takie przyporządkowanie. Tak? Że po kolei, tak jak widzę te liczby, to im przyporządkowuję kolejne liczby naturalne. 1 przez 1 to zostaje przyporządkowanie pierwszej liczby naturalnej, czyli 0. Potem zobaczyłem 2 i dwójce przyporządkowałem jedynkę. Potem zobaczyłem jedną, drugą i temu przyporządkowałem dwójkę. Widzicie, mam nadzieję, że widać, że idę po prostu po tej tabelce takim wężykiem w tą i z powrotem. I widać, że jak będę szedł tym wężykiem, to przejdę wszystkie liczby, tak? Po nieskończonym czasie oczywiście, ale każdej liczbie przyporządkowuję jakąś liczbę naturalną. Tak? Czyli znowu ustawiłem wszystkie dodatnie liczby wymierne w pary z liczbami naturalnymi. Okay? Dobra, to jest moment na to drugie pytanie, takie same jak poprzednio, czyli kto zrozumiał, co tu się stało? Okej, okay. nadal większość z was. Dobra, troszkę dziwne, nie? No więc może o tyle nie dziwne, że w takim razie wysnujmy taką hipotezę, która na razie nam się doskonale sprawdzała. Może w takim razie wszystkie nieskończone zbiory są równoliczne. Czyli jak wezmę, dlatego potrafię to zrobić, że jak wezmę dowolne dwa nieskończone zbiory, to uda mi się ustawić je, te elementy tych zbiorów w pary. Okay? No więc kto z was sądzi, że tak jest? Nie ma chętnych, kilku chętnych jest. Kto sądzi, że tak nie jest? Troszkę więcej, ale widzę, że sporo też się wstrzymało do głosu. Ja należę do tej drugiej grupy. Ponieważ ja wiem, że liczb naturalnych nie da się ustawić w pary z liczbami rzeczywistymi. Co to są liczby rzeczywiste? Jeszcze mogę spróbować przypomnieć. Liczby rzeczywiste to są wszystkie sensowne liczby. Na przykład, nie wiem, są liczby w szczególności, które są rzeczywiste, ale nie są wymierne. Na przykład niedawno było święto takiej liczby, czyli pi. Tak? Niektórzy z was znają takie liczby, ale na przykład pierwiastek z 2 też jest liczbą rzeczywistą, która nie jest liczbą wymierną. Okay? No więc liczby rzeczywiste generalnie mają tą cechę i potrzebuję, żebyśmy ją ustalili, zanim pójdziemy dalej, że jak wezmę sobie oś rzeczywistą, tak, liczby rzeczywiste mogę zaznaczać na osi, to pewnie też większość z was co najmniej raz w życiu robiła. Tak? No więc liczby rzeczywiste mają tą cechę, że jak wezmę takie przedziały na tej osi, kolejne, które się w sobie zawierają, tak, widzicie te przedziały, okay? I wezmę ich nieskończenie wiele takich coraz mniejszych przedziałów, tak? To liczby rzeczywiste mają tą cechę, że jest jakaś liczba, która leży w tych wszystkich przedziałach. Okay? Czy jesteście w stanie to zaakceptować? Mam nadzieję, że tak, bo to dosyć naturalna cecha. Niektórzy matematycy powiedzieli wręcz, że to jest definicja liczb rzeczywistych. Tak, czyli jak wezmę coraz mniejsze przedziały, jak w skrócie rzecz biorąc, jak wezmę mikroskop i będę w nieskończoność się przybliżał na tą oś liczbową, to zobaczy jakąś liczbę rzeczywistą. Okay? Dobra, kto akceptuje to co powiedziałem? Mam pytanie. Mhm. Jakby mniejsze zbiory się zawierają w większych, tak. Tak. Za każdym razem każdy kolejny zawiera się mniejszy. No więc ta cecha będzie nam potrzebna, żeby uzasadnić, że elementy tych dwóch zbiorów nie uda się ustawić w pary. Dobra, no to spróbujmy przeprowadzić dowód i to będzie dowód nie wprost. Dowód nie wprost w matematyce polega na tym, że zakładam, że coś jest, co uważam, że tego nie ma i to założenie, że to coś jest, doprowadzam do sprzeczności.
Okay? Tak działa dowód nie wprost. Czyli w tym wypadku ja chcę założyć, że liczby naturalne da się ustawić w pary z liczbami rzeczywistymi. Tak? Ok. No to jeszcze dla uproszczenia mojego dowodu, to ja te liczby rzeczywiste ograniczę tylko do odcinka, do przedziału od 0 do 1. Tak? Jeżeli nawet liczb z przedziału od 0 do 1 nie uda mi się ustawić w pary z liczbami naturalnymi, to tym bardziej wszystkich liczb rzeczywistych mi się nie uda, bo ich jest jeszcze więcej. Tak? No więc załóżmy, że mi się uda. Co to znaczy? To znaczy, że wszystkie liczby rzeczywiste z odcinka 0,1 mogę ustawić w taką listę. Tak? Liczba, której przyporządkowałem 0, liczba, której przyporządkowałem 1, albo inaczej mówiąc, liczba, którą zakwaterowałem w zerowym pokoju, liczba, którą zakwaterowałem w pierwszym pokoju, liczba, którą zakwaterowałem w drugim, w trzecim i tak dalej. I na tej liście kwaterunkowej są wszystkie liczby z przedziału 0,1. Okay? To jest moje założenie i teraz to założenie spróbuję doprowadzić do sprzeczności, żeby pokazać, że jest nieprawdziwe. Okay? No dobra, no to ja sobie narysuję ten przedział 0,1 i podzielę go na trzy części. Okay? Do 1/3, do 2/3. No to teraz muszę się zastanowić, że w której z tych części nie ma x0. Tak? No x0 jest albo w tej pierwszej części, albo w tej drugiej części, albo w tej trzeciej części. Nie wiem dokładnie gdzie, ale w której z tych części x0 nie ma. Tak? W skrajnym przypadku, w którym x0 jest na przykład równe 2/3, no to mogę powiedzieć, że ono jest w obu tych przedziałach, ale i tak w tamtym go nie ma. Okay? Czyli na pewno jest jeden przedział, w którym tego x0 na pewno nie ma. No to któryś to jest przedział bez straty ogólności. Załóżmy, że ten środkowy na przykład. Tak? No to teraz podzielę ten środkowy przedział na trzy części równe, tak? No i wezmę tą z nich, w której nie ma x1. Okay? W której z nich, no x1 w ogóle może być poza tym pomarańczowym przedziałem, ale jeżeli jest w pomarańczowym przedziale, no to i tak w którejś z tych trzech części tego x1 nie ma. Okay? No dobra, no to ja biorę tę część, w której tego x1 nie ma i co robię? Dzielę tą część na trzy części. Tak? Dzielę tą część na trzy części. No to jest i biorę tą część z nich, w której nie ma x2. Okay? W której z nich na pewno x2 nie ma. No i tak dalej. Tak? Czyli znowu dzielę na trzy części, biorę tą, w której nie ma x3. Znowu dzielę na trzy części, biorę tą, w której nie ma x4. Tak? I powtarzam tą procedurę w nieskończoność. Okay? To zauważcie, że skonstruowałem dokładnie taką sytuację, o której przed chwilą wam mówiłem, tak? Czyli mamy taki ciąg przedziałów, który każdy kolejny zawiera się w poprzednim, więc zgodnie z tym, co przed chwilą powiedzieliśmy, jest liczba, która leży we wszystkich tych przedziałach. Nazwę tą liczbę liczbą P. Okay? To jest liczba, która leży we wszystkich tych przedziałach. No więc zastanówmy się, jakie cechy ma liczba P. Okay? No więc po pierwsze, liczba P to nie może być x0. Dlaczego P to nie może być x0? No bo leży w tym pomarańczowym przedziale, a pomarańczowy przedział wybrałem tak, żeby w nim nie było x0. Okay? Po drugie, liczba P to nie może być x1, dlatego że leży w tym różowym przedziale, ten różowy przedział wybrałem tak, żeby nie było w nim x1. Okay? Po trzecie, ta liczba P to nie może być x2, ponieważ leży w tym zielonym przedziale, a ten zielony przedział wybrałem tak, żeby nie było w nim x2. I tak dalej. Tak? Czyli inaczej mówiąc, P to nie jest x0, P to nie jest x1, P to nie jest x2, P to nie jest x3. P to nie jest żadne z x coś tam. Tak? A przecież założyłem, że na tej liście są wszystkie punkty z przedziału 0,1. A właśnie udowodniłem, że na tej liście nie ma liczby P. Ok? Czyli mam sprzeczność. Mhm. Pytanie, ale ta cecha, która wcześniej została pokazana, zachodzi tak samo do liczb wymiernych? Nie, nie zachodzi. Właśnie nie zachodzi. Na przykład, prosty przykład. Bierzesz liczbę pi, ok? I bierzesz coraz mniejsze przedziały wokół liczby pi. Ok? Cały czas przedziały. Tak. Coraz mniejsze przedziały wokół liczby pi. Tak? No więc liczbą, która należy do tych wszystkich przedziałów jest liczba pi. A żadna liczba nie należy do wszystkich tych przedziałów. Żadna liczba wymierna do tych wszystkich przedziałów nie należy. Ok? Czyli liczby wymierne nie mają tej cechy. I po pierwsze, czemu zakładamy jakby, że x1 musi być w tym pomarańczowym przedziale? Nie zakładamy, że musi być dokładnie w środkowym. Ja po prostu robię rysunek, więc gdzieś ten przedział muszę zarysować. x1, x0 nie ma w jednym z tych trzech przedziałów.
Tak? To, że narysowałem ten przedział na środku, wynika z tego, że coś musiałem narysować na rysunku. Tak? Ale to może być którykolwiek z tych trzech przedziałów i ten, w którym nie ma x0, dzielę następnie na trzy części i wybieram ten, w którym nie ma x1. A mam pytanie, czy jest jakiś dowód wprost tego, że liczby rzeczywiste są większe niż liczby naturalne? Każdy dowód wprost da się na siłę przerobić, każdy dowód nie wprost da się na siłę przerobić na dowód wprost, ale każdy dowód, który znam, łatwiej jest sformułować nie wprost. No tak, ale... Nie znam takiego matematyka. Dobra. No więc ten dowód, który wam przedstawiłem, jest autorstwa pana Cantora. Pan Cantor wyglądał tak i żył na przełomie XIX i XX wieku, podobnie jak pan Hilbert, trochę przed nim. Nazywany jest ojcem teorii mnogości, czyli teorii zbiorów. I znów wiele rzeczy w matematyce nosi jego imię. No i sytuacja jest w związku z tym taka, że są jakieś zbiory, o których udowodniliśmy, że są równoliczne. Okay? Zbiór liczb naturalnych, zbiór liczb całkowitych, zbiór liczb wymiernych. Te zbiory nazywają się zbiorami przeliczalnymi w matematyce i są jakieś zbiory, które są od nich w pewnym sensie większe. To znaczy nie da się ustawić pary elementów tych zbiorów na dole z elementami tych zbiorów na górze. Nie udowodniłem co prawda, że te dwa zbiory są równoliczne, musicie mi uwierzyć na słowo, tak jest. W każdym razie te zbiory na górze nazywają się zbiorami przeliczalnymi, a te zbiory na dole matematycy nazywają zbiorami mocy kontinuum. No i jeszcze Cantor, który udowodnił tą nierówność, że te zbiory na górze i te zbiory na dole nie są równoliczne, zadał sobie pytanie, czy jest coś pomiędzy. Czyli czy jest zbiór, który jest większy od tych zbiorów przeliczalnych i mniejszy od tych zbiorów mocy kontinuum. Okay? No i konkretnie postawił taką hipotezę, że taki zbiór nie istnieje. Ta hipoteza nazywa się hipotezą kontinuum. Okay? I Cantor ją zaproponował i przez bardzo długi czas, przez tak naprawdę połowę swojego życia próbował tą hipotezę nieskutecznie udowodnić. W sensie nigdy nie udało mu się jej udowodnić. Mówi się, że ta porażka wręcz była jedną z przyczyn jego kłopotów psychicznych, w które popadł pod koniec życia. W każdym razie nie udało mu się tego udowodnić. Natomiast problem stał się na tyle słynny, że pamiętacie pana Hilberta i jego 23 problemy najważniejsze na koniec XIX wieku, że problem numer jeden na liście najważniejszych problemów Hilberta, jak widzicie, to jest spisana wersja referatu pana Hilberta, problem numer jeden, problem pana Cantora dotyczący wielkości kontinuum. Tak? To jest właśnie ten problem. Tak? Czyli ten problem, czy hipoteza kontinuum jest prawdziwa. Czy istnieje zbiór, który jest pomiędzy zbiorami przeliczalnymi a zbiorami mocy kontinuum. W takim razie pewnie przydałoby się, żebym wam powiedział, czy przez ten ponad wiek, który upłynął od tamtego czasu, coś więcej wiemy. No i można powiedzieć, że wiemy, aczkolwiek rozwiązanie może być zaskakujące. Jest autorstwa dwóch matematyków, Cohena i Gödla, z czego Cohen napisał tę pracę w latach 60., Gödel trochę wcześniej, ale to nie jest tak, że każdy z nich udowodnił niezależnie, tylko każdy z nich udowodnił połowę. Jak zobaczycie, za chwilę to twierdzenie w pewnym sensie ma dwie połowy. Jedną z nich udowodnił jeden z nich, drugą z nich udowodnił drugi z nich. I to twierdzenie jest, jeżeli pierwszy raz się o nim słyszę, na pewno wydaje się bardzo zaskakujące, więc proszę bardzo. Twierdzenie jest następujące. Jeśli aksjomaty matematyki są niesprzeczne, to nie rozstrzygają hipotezy kontinuum. Śpieszę, żeby wytłumaczyć, o co chodzi. Chodzi o to, że z aksjomatów matematyki nie da się udowodnić ani hipotezy kontinuum, ani jej zaprzeczenia. Inaczej mówiąc, umiemy udowodnić, i zrobił to, połowę z tego zrobił Cohen, a połowę Gödel. Umiemy udowodnić, że nie da się udowodnić. Tak? Umiemy udowodnić, że nie da się udowodnić hipotezy kontinuum i umiemy udowodnić, że nie da się udowodnić jej zaprzeczenia. Ok? Więc już widzicie, jakie są te dwie połowy tego twierdzenia, ale no tak jest. Tak? To jest prawda, której i te dowody Cohena i Gödla można się na naszym wydziale nauczyć, jak się studiuje matematykę na czwartym albo na piątym roku. Ale jest w ogóle powiedziane, że
granica kontinuum może być prawdziwa lub fałszywa? No jak widzicie, teraz pytanie jest filozoficzne, jak interpretować ten wynik. Tak? Czy to znaczy, że hipoteza kontinuum nie jest prawdziwa ani fałszywa? Czy też to znaczy, że po prostu to jest jakiś fakt, który być może jest prawdziwy, ale fałszywy, ale nie ma i nie będzie dowodu tego faktu. Tak? Ale to już jest kwestia bardziej dla filozofów matematyki niż dla matematyków. Okay? Tutaj jest jeszcze taki może budzący niektórych niepokój dopisek, o ile te aksjomaty są niesprzeczne, bo w pewnym sensie trochę przy okazji Gödel udowodnił, że na to też tego też się nie da udowodnić. Tak? Czyli Gödel jeszcze przy okazji udowodnił, że z aksjomatów matematyki nie wynika, w sensie, czyli z aksjomatów matematyki da się udowodnić, że nie da się udowodnić, że one są niesprzeczne. Okay? Co może być szokującym wnioskiem dla niektórych z was, że nie mamy dowodu na to, że matematyka jest niesprzeczna, ale z drugiej strony to dobry sygnał, bo okazuje się, że jakby no, alternatywa jest taka, że mamy sprzeczność, nie? W sensie okazuje się, że jeżeli, z grubsza rzecz biorąc, jeżeli system jest wystarczająco skomplikowany i istniałby dowód, że ten system jest niesprzeczny, to okazywałoby się, że ten system jest sprzeczny. Czyli że ten dowód, czyli że całość jest sprzeczna. Więc to, że nie ma dowodu, że matematyka jest niesprzeczna, wbrew pozorom jest dobrą informacją, a nie złą, jak się na to spojrzy dokładnie. Dobra. Powinienem zmierzać do końca, to za chwilę uczynię. Niemniej jednak jeszcze chciałbym tylko powiedzieć dwa słowa o jeszcze jednym zbiorze, mianowicie o zbiorze wszystkich podzbiorów zbioru licz naturalnych. Okay? Co to jest zbiór wszystkich podzbiorów? No jak mam na przykład jakiś zbiór A, powiedzmy złożony z samochodu, samolotu i roweru, to zbiór wszystkich podzbiorów zbioru A to jest zbiór wszystkich możliwych podzbiorów tamtego zbioru. Tak? Czyli zawiera 8 możliwych zbiorów, bo jest zbiór pusty, są 3 zbiory, które mają po jednym elemencie, są 3 zbiory, które mają po 2 elementy i jest cały zbiór. Okay? Czyli to jest zbiór podzbioru zbioru A. A mi zależy na tym, żeśmy przez chwilę spróbowali sobie wyobrazić zbiór wszystkich podzbiorów zbioru licz naturalnych. Widać, że to jest bardzo duży zbiór, na pewno nieskończony. Tak? No wszelkie na przykład zbiór licz pierwszych, albo zbiór licz parzystych, albo zbiór 1, 2, 3 są elementami tego zbioru wszystkich podzbiorów zbioru licz naturalnych. Tak? No więc okazuje się, i to nie jest trudno udowodnić, to jest udowodnić prosto, że ten zbiór wszystkich podzbiorów zbioru licz naturalnych ma tyle samo elementów, czyli da się go ustawić w pary z liczbami rzeczywistymi. Okay? To też jeszcze zrobił Cantor. I w związku z tym zbiór elementów zbioru licz naturalnych jest mniejszy niż zbiór podzbioru zbioru licz naturalnych. I okazało się, i to jest najważniejszy wynik Cantora, że to jest prawdą dla dowolnego zbioru. Czyli jakikolwiek zbiór bym nie wziął, to zbiór jego podzbiorów jest od niego większy w takim znaczeniu, że nie da się ustawić w pary elementów jednego z drugim. Mhm. Zbiór pusty ma jeden podzbiór, mianowicie zbiór pusty. Czyli ma 0 elementów oraz jeden podzbiór i to jest prawda. Tak, 0 jest mniejszy od 1. I to jest twierdzenie Cantora. Ok, więc jaki jest wniosek z tego twierdzenia Cantora? Wniosek z tego twierdzenia Cantora jest taki, że mogę produkować coraz większe nieskończoności w nieskończoność. Tak? Jak wezmę jako zbiór A0 zbiór podzbiorów czy naturalnych, no to potem mogę wziąć zbiór wszystkich podzbiorów tego zbioru i to jest większy zbiór od tego A0, większa nieskończoność niż to A0. Jak wezmę wszystkie podzbiory tego zbioru, to jest jeszcze większa nieskończoność i tak dalej, tak? Czyli mam nieskończenie wiele coraz większej nieskończoności, okay? Ale to nie koniec. To nie koniec. Jest jeszcze nieskończoność większa od nich wszystkich, mianowicie jak wezmę sumę tych wszystkich zbiorów, to dostanę zbiór jeszcze większy od któregokolwiek z nich. Dlaczego? Dlatego na przykład jest większy od A2, dlatego że zawiera 3. Tak? Czyli to jest zbiór jeszcze większy od tych wszystkich nieskończenie wiele coraz większych zbiorów. A jeśli wezmę tego zbioru potęgowy? To jest właśnie zbiór potęgowy. W sensie zbiór podzbiorów to jest też nazywany zbiorem potęgowym. A, no to tak, no to dostanę jeszcze coś większego. Tak. Czyli widać, że ta skala nieskończoności jest bardzo nieskończona. Okej? Okay? Cokolwiek to znaczy. Nazywa te kolejne? Tak, te kolejne rzeczy się nazywają, tak naprawdę z reguły się nazywa
po prostu dwa do kontinuum. W sensie to co usłyszeliście, te zbiory z reguły nazywają się zbiorami potęgowymi. Uzasadnienie jest takie, że jak mam zbiór trzyelementowy, to ich podzbiorów jest 2/3, co łatwo, jak ktoś chwilę pomyśli, to domyśli się dlaczego, bo dla każdego elementu mogę go wziąć niż nie wziąć. Tak? Czyli podzbioru zbioru trzyelementowego jest 2/3, więc podzbiorów zbioru kontinuum nazywa się to 2/kontinuum. Tak? Więc z reguły te kolejne rzeczy, kolejna nieskończoność tutaj przedstawiona, to jest 2/kontinuum, potem jest 2/2 kontinuum i tak dalej. Okej. Okay. Czyli świat matematyki rozciąga się nieskończenie daleko. No więc na sam koniec jeszcze cytacik z pana Hilberta. Nieskończoność, żadne inne pytanie nie poruszyło tak głęboko duszy człowieka. I dziękuję wam bardzo. Thank you.